mają obligacje inwestowania, nie muszą inwestować, nie mogą nie inwestować, tak? Musisz wydać. Ile spółek dostało do działania 8.1, ile firm dostało do działania 8.1? Tam mnóstwo, nie wiem, czy kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy, czy jeszcze więcej, ale pojawiło się mnóstwo pieniędzy na pierwszy etap. I te pieniądze są. Uważam, że jak chcecie zrobić biznes, jesteście zdeterminowani, macie pomysł, czy cechę, którą brakło przed chwilą, to bez problemu te pieniądze na ten pierwszy etap znajdziecie. Przy czym teraz optymalnym rozwiązaniem byłoby to, gdyby te pieniądze, te pierwsze, jak napisałem, 300 tysięcy, takie przysłowiowe, starczyło. Dostajecie te pieniądze, firma zaczyna być samowystarczalna, rozwija się, wszyscy są szczęśliwi, wy inwestor poszło. Natomiast takich success story jest naprawdę niewiele. Znaczy niewiele jest biznesu, szczególnie jeśli ludzie właśnie na ten wymiar innowacyjności, tak? Czy trzeba, jak tam się to mówi, ewangelizować i tak dalej, jest bardzo niewiele takich biznesów, gdzie w ogóle, gdzie to po prostu od razu zakręci, gdzie to po prostu od razu będzie działać, tak? I pojawia się problem, i ten problem za chwilę się bardzo mocno pojawi w Polsce, że będziemy mieli mnóstwo firm, które coś zrobiły, mają działający prototyp, pierwszą sprzedaż, fajnie się rozwijają, ale nie cholernie mogą się dalej sami utrzymywać. I co wtedy? Na tę fazę brakuje pieniędzy. Istnieje w literaturze takie zjawisko jak luki kapitałowe, tak? Czyli jest jakaś tam suma inwestycji, która jest za mała dla jednych, za duża dla drugich. I jakby to jest w teorii zawsze o tym czytałem, teraz to występuje w praktyce. Duże fundusze inwestycyjne, nie te startupowe, nie te seedowe, tak? One mówią tak. Ja poniżej 5 milionów euro nie inwestuję, a pan tyle nie potrzebuje, nie macie takiej wyceny, nie mówię, to nie są, że oni są ile 5 milionów euro, bo ja nie jestem nawet tyle warty, bo moje spółki są nawet tyle warte teraz, niektóre przynajmniej, tak? I teraz oni mówią, i teraz pewnie, dlaczego tak dużo? No bo jeżeli, no bo taką mają strukturę, mają bardzo drogich ludzi, mają prawnika, który bierze 500 zł za godzinę, tak? Przygotowanie całej tej zrobienia due diligence według ich standardów kosztuje tyle, że mniejsza inwestycja się nie opłaca po prostu, bo zbyt duża jest część tych kosztów stałych. I rodzi się istotny problem, nie ma dzisiaj tych pieniędzy. Tak, zaraz ktoś mi powie, są jakieś tam fundusze KFK, jasne, wszystko za mało, naprawdę wszystko za mało. Nie ma tych pieniędzy. Teraz, skąd te pieniądze się mają wziąć tak naprawdę? No, one się nie wezmą z powietrza i o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. I ten, przepraszam, że znowu posłużę się słowem, autyzm branży powoduje, że te pieniądze nie mogą przypłynąć. I dalsze, powiedziałbym, 15 minut do końca, 20 minut do końca poświęcę temu, co z tym zrobić. Te pieniądze są w Polsce, są w krajach ościennych, one istnieją. One są wydawane, one pracują gdzie indziej, robią co innego. Ja pamiętam, że byłem, jeszcze 4 lata temu byłem dosyć naiwny, to pojechałem do San Francisco, byłem na spotkaniu, był Ron Conway, czyli guru aniołów biznesu w Stanach Zjednoczonych, potem przeczytałem książkę o Ronie Conway, Ron Conway, tam Godfather of Silicon Valley, polecam, ma bardzo fajna, krótko, na szybko przeczytać, prosto i będziecie się czuli lepsi. Natomiast generalnie on tam opisuje, że jest opisywana taka historia, że Ron Conway był na wakacjach w Stanach Zjednoczonych, był na wakacjach w Europie, podróżował po lazurowym wybrzeżu czy coś takiego. I generalnie po tym lazurowym wybrzeżu pewna znana aktorka, pewnie mam znana, to chyba to była Goldie Hawn, przez 2 tygodnie go szukała, żeby go dopaść, znaleźć i powiedzieć: gościu, pozwól mi zainwestować moje pieniądze przez ciebie, proszę cię. I teraz my jako branża zachowujemy się, jakby taka sama była sytuacja w Polsce. Jakbyśmy na naszym koncie mieli miliony sukcesów, gdyby dzięki nam ludzie zarobili miliardy pieniędzy, a my mówimy im: nie mam czasu, nie mów, dostosuj się do mnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym chciałbym wam powiedzieć, co powinniśmy wszyscy, również ja, tak, zrobić, żeby te pieniądze na rynku się pojawiły. Nie dlatego, że to moja fanaberia, nie dlatego, że ja na tym zarobię, chociaż mam nadzieję, że tak, ale głównie dlatego, że my z tego staniemy w miejscu. Tak? Wszystko, co dzisiaj opowiadamy, piszemy, że za chwilę jest zmiana, że za chwilę jest rewolucja, że za chwilę my to wszystko przejmiemy, zaczniemy trząść tym krajem, się nie stanie. W ostatnim czasie, ponieważ w tej chwili mamy taki projekt biznesowy, że chcemy właśnie zaprosić dużych zewnętrznych inwestorów i zrobić duży fundusz inwestycyjny, który będzie inwestował w te późniejsze fazy, to większość mojego czasu nie spotykam się niestety z pomysłodawcami, a spotykam się nazwijmy ich bankowcami. I to jest z jednej strony było dla mnie na początku też smutne doświadczenie, bo zderzyły się dwa bardzo odmienne od siebie światy, ale z drugiej strony było dla mnie super doświadczenie, bo teraz jak z perspektywy już czasu na to patrzę, tak? Bo się bardzo wiele rzeczy nauczyłem, na bardzo wiele rzeczy spojrzałem inaczej, między innymi dlatego w ogóle dzisiaj do was o tym mówię. Tak?
zdaję sobie sprawę, że ja przychodzę i opowiadam komuś z wypiekami oczu, co mi się wydaje jest najważniejsze na świecie, a po drugiej stronie mam gościa, i to nie, niekoniecznie to jest zresztą mężczyzna, ale jak się powiedziało, tak, po drugiej stronie mam gościa, który patrzy na mnie i mówi, odezwiemy się. Czuję się jak, wiecie, jak aktor na nieudanym przesłuchaniu, nie? Że wiesz, że już nic tego nie będzie, bo dziękuję, odezwiemy się i chciałbym, żeby jak najszybciej wyszedł, bo mam wrażenie, że do niego przerwają. Czy wiecie, jak działa fundusz inwestycyjny? Taki klasyczny fundusz inwestycyjny, nie te inkubatory, o których mówiłem, unijne, to wiecie, a fundusz inwestycyjny. To pewnie wiecie, ale nie wiecie, to w funduszu inwestycyjnym jest firma zarządzająca. Jeżeli śledzicie blogi amerykańskich venture kapitalistów, tak zwanych, nie wiem, jakiegoś tam Brada Felda, Freda Wilsona, wymieńcie sobie dowolnego wielkiego, to oni tak naprawdę pracują w firmie zarządzającej funduszem inwestycyjnym. Inwestują już teraz swoje pieniądze, ale znaczna część pieniędzy, które inwestują, to są pieniądze, które powierzają im ludzie, mówiąc, ty działasz po pierwsze w dobrej branży, najważniejsze, a potem już jest decyzja, któremu z nich te pieniądze powierzam, bo ty je lepiej pomnożysz. Czyli fundusz inwestycyjny naprawdę konkuruje na dwóch etapach. Konkuruje najpierw o kapitał powierzony mu przez innych, zaraz powiem, kto mógł być takim kapitałem z partnerstwa. Fundusz inwestycyjny konkuruje najpierw o kapitał, a dopiero potem o projekty, które dzięki temu kapitałowi może zrealizować. Tak? Problem, który jest u nas, to że w ogóle dzisiaj fundusze na tym pierwszym etapie nie konkurują o kapitał, bo nikt nie chce grać na ten. Jakbyście sobie wzięli tego Rona Conwaya, czy Freda Wilsona, czy kogoś, to kto by mu dał pieniądze, to powinien być. To powinien być milioner, który zarobił w innej branży tradycyjnej. Ja podaję przykład, bodajże tak. Deweloper, zarobił tyle pieniędzy, gdzieś tam, panie, weź pan ten internet, bo to wiem, że to działa, że to przynosi pieniądze, widziałem, że inni zarobili. To powinna być może właśnie gwiazda filmu, o której mówiłem, tak, znanym inwestorem, czemu do linii jest Aston, teraz nie wiem, czy to już tak mówię, Kaczek, taki ładny, z Demimur jest, sponsorem tej części był Pudelek. To powinien być znany polityk, tak jak Michael Bloomberg, nie wiem, wymieńcie sobie jakiegoś polskiego, który ma pieniądze, mógłby to zrobić. Generalnie doświadczony przedsiębiorca z zupełnie innej branży, tak jak ja byłem wtedy na tej konferencji na Aniołów Biznesu, to tak naprawdę to była konferencja o inwestowaniu w startupy technologiczne, a na sali byli inwestorzy, których nikt, akurat w tej jasno, tak, nikt z nich nie zrobił kasy na internecie, zrobił na czymś innym. Tak, to wreszcie te pieniądze powinny przyjść z innych funduszy niższego ryzyka. Nie wiem, nawet z otwartych funduszy emerytalnych, idealne byłoby to rozwiązanie, tam jest rozwiązania prawne, nie chcę tego rozpowiadać, mówię o rozwiązaniu modelowym, które powinno być, tak? Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które bardzo niewielką część swojego portfela, ponieważ to jest biznes poważnego ryzyka, nie wiem, 3, 2, maksimum 5%, lokuje tutaj. Mówiąc, jak stracę na tym, to jest takie ryzyko, to niewiele stracę, ale jak trafimy coś, no to. I teraz tak powinien działać fundusz. Jest bardzo niewiele funduszy w Polsce działających w ten sposób. Oczywiście na pewno na palcach jednej ręki można policzyć, my też to w tej chwili robimy, które zbierają w ten sposób pieniądze. Tylko zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tego się nie da, a jeszcze raz powtórzę, bo to warto powtarzać. Jeżeli tego nie zrobimy, to staniemy w miejscu. Bo problem polega na tym, teraz zobaczcie tych ludzi, teraz celowo trochę stabilizuję ten wykład, oni mają wszyscy startupy w dupie. Ale o czym pan do mnie mówi, tak? Ale dlaczego? To jest główny problem, tak? Że oni mają nas w dupie. Teraz wytłumaczę, dlaczego mają nas w dupie, bo wbrew pozorom są bardzo racjonalni. To my jesteśmy winni, a nie oni. I jak mam do nas wszystkich pretensje, to raczej o to, że my mówimy sobie, to są idioci bez wyobraźni, nic nie rozumieją. Ja tu zmieniam świat, ja tu mogę, oni tracą takie szanse, ale to teraz chciałbym, żebyśmy po prostu pogadali, czy oni naprawdę tracą takie szanse. W teorii wszystko wygląda fantastycznie. W teorii to jest tak. To jest słynny wykres Winoda-Poszli. To jest taki słynny facet, on słynny. On zaczyna chyba sam ekosystem i ma duży fundusz, który inwestuje głównie akurat w energię odnawialną, ale on był taki słynny Winoda-Poszla model. Gdybyście sobie zaczęli fazę rozwoju przedsiębiorstwa. Na początku to jest seed, to jest pomysł, tu potrzeba najmniej pieniędzy, tak? Nie wiem. Słuchajcie, potrzebujemy naprawdę niewiele pieniędzy, żeby sprawdzić, zrobić prototyp, w ogóle czy to może działać. Jak już to się przekona, to jest faza startup, można na tym etapie pozyskać trochę więcej pieniędzy, no bo potrzeba, tak? Bo wiesz, to jest taka tam alfa, albo jakaś private beta, jakbyśmy chcieli zrobić coś więcej, bo to musimy kogoś zatrudnić, żeby kod wyglądał lepiej, w ogóle, żeby to jeszcze jakoś tam wyglądało po prostu, bo na razie to jest takie zrobione, że może działać.
czyli jakby trzeba coraz więcej pieniędzy, tak? Nielogiczne, bo bankowo jest tyle samo, one rosną, ale myślę, że zrozumiecie, o co chodzi, że na każdym etapie trzeba inwestować coraz więcej pieniędzy. Ale dlaczego to się robi? Z dwóch powodów, tak? Po pierwsze, że następuje moment, w którym jest skokowy wzrost wartości firmy. Ludzie inwestują, to jest uwaga, bardzo ważna uwaga. Fundusze, inwestorzy nie finansują innowacji. Wiecie, gdzie mają innowacje. Oni nie są od tego, tak? Oni inwestują w projekty, które przynoszą im wyższą stopę zwrotu. I teraz, jeżeli my będziemy potrafili ich przekonać, że projekty innowacyjne, na przykład internetowe, oferują wyższą stopę zwrotu, to oni będą kochali innowacje. Będą nam mówili, że to jest ważna innowacja, innowacyjność i tak dalej, i tak dalej. Do tego momentu jesteście ryzykownym projektem niższą stopą zwrotu. A o tym niedobrze może, teraz zresztą powiem, co niedobrze może finansować. Czyli wzrost firmy rośnie, w momencie ten wzrost następuje skokowy. Okej, trzeba do niej dokładać więcej pieniędzy, bo potrzebuje kasy na ekspansję. Natomiast, co jest bardzo dobre, to jest to, że maleje ryzyko. Znaczy na początku, jak jest etap seed, to ryzyko jest w ogóle jakieś ekstremalne, tak? Znaczy, że w ogóle dajemy pieniądze na coś, co się w ogóle może nie udać, bo nie mamy prototypu jeszcze, tak? I uważamy, że coś wytworzymy i na papierze to wygląda fajnie, natomiast jak przyszło do czego, to nie działa. Tak? Z każdym etapem to ryzyko jest mniejsze. Potem jest ryzyko, że to wszystko fajnie działa, bo nikt za to nie zapłaci. Potem już widzimy, że ktoś za to płaci, ale nie wiemy, czy to jest skalowane. Tak? Na każdym etapie to ryzyko maleje. Ja mówię tym ludziom, słuchajcie, wy macie wejść tutaj, tuż przed krokowym wzrostem wartości. Tutaj macie wejść, jestem za niski, ale tu macie wejść. Tu macie wejść. Macie niższe ryzyko, macie skokowy wzrost wartości. To jest deal życia. Albo ja wziąłem na siebie całe ryzyko, położyłem pieniądze na tą spółkę. Tak? Część mi upadnie, bo nie dojdzie do tego momentu. Ja mam daję tylko najlepsze konsy. Taki mówi, teraz jest, i na to pada pytanie, dobra, to pokażcie mi jedno duże polskie wyjście w ciągu ostatnich 3 lat. I teraz ja nie pokazuję tego, bo może tego stajmy nigdzie poza konferencjami silnie branżowymi, bo działa to na naszą niekorzyść, ale spójrzmy prawdziwie w oczy. Oczywiście nie wiem, kiedy bankier został sprzedany, pewnie akurat 3 lata temu, czy 4 i tak dalej, ale pokażcie mi w ciągu ostatni, bo była tutaj kolega z momentu, był uprzejmy opowiadać o tej pierwszej fali polskiego internetu, i tam były wielkie firmy, wielkie wyjścia i tak dalej. Teraz się mówi, że jest druga fala, prawda? Wszyscy się podniecamy w Krzemowej Dolinie, bańka, nie bańka, jakieś pieniądze niewiarygodne zbierane na startup, tak? Firmy ostatnie rentowne, rośnie ich wycena, ludzie sobie sprzedają to, podają sobie paczki dalej, czekają do rozdania ostatnie bez krzesła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i tam to się dzieje. I tam, jak przychodzisz do inwestora, mówisz, że mam taki biznes, to on zna kogoś, kto zarobił na innym biznesie internetowym, czyta o tym codziennie w gazecie, ile kto zarobił, jakie wyceny ludzie na tym pootrzymywali. Natomiast jak przychodzimy w Polsce, to nie ma tych wyjść. Uwaga, to nie jest tylko problem skali Ameryka versus Polska, bo to był mniejszy problem. Arek Heidel od nas 2 dni temu był w Berlinie i też rozmawiał z jakimś gościem z funduszu niemieckiego, który takie na pytanie o Polskę mówił, a jakieś wyjścia, tam mieliście powyżej 100 milionów, w ogóle coś. Trudno za to przypowiedzieć, tak? I teraz to jest kluczowe dla zrozumienia. Wy nie jesteście w Krzemowie, ja również, żałuję, strasznie mi przykro, nie jesteśmy w Krzemowie Dolinie. Nie pokazujcie przykładu Color, który dostała po startup 50 milionów dolarów. Kogo to interesuje? Pokazujcie przykłady, które zdarzyły się w Polsce. I to wyrzućcie z siebie myślenie, czy to jest słuszne, niesłuszne, prawdziwe, nieprawdziwe. Nie wiem, tak jest i trzeba to zaakceptować. Teraz się pojawi chyba zdanie, którego najbardziej na świecie nienawidzę, ale ono jest cholernie prawdziwe niestety. Znaczy, to jest trochę tak, że my w tej chwili nie mamy złota w ręce, musimy grać tak, jak nam gra ten facet, który ma złoto. Jak napisałem tezę do tego wystąpienia, to gdzieś tam jeden ze znanych polskich startupowców, konkretnie chyba Borys, napisał mi, halo, ale to oni mają grać tak, jak my z nim zagramy, a nie my tak, jak oni grają. Ja się z tym zgadzam. Ja nie prezentuję wam modelu docelowego, tylko prezentuję wam ścieżkę dojścia. Natomiast na dzień dzisiejszy warunki są takie, jakie są. I teraz, dlaczego jest ten temat chciwy i tak dalej, dochodzimy do sedna problemu. Dlatego, że jeżeli ja pozyskuję pieniądze na wasze biznesy, ja wydałem sam mnóstwo swoich prywatnych pieniędzy na biznesy, jeżeli pozyskuję zewnętrzne, to muszę rozmawiać z tymi ludźmi językiem, tępy nam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To muszę pokazać im, że mamy model biznesowy. Nawet jeżeli ktokolwiek mądry napisał, że gdzieś na świecie tego nie trzeba, w Polsce tego oczekują. Oczekują robienia biznesplanów na 5 lat do przodu, co osobiście uważam, że jest idiotyzmem, ale natomiast tym nie dyskutuję, robię jak trzeba, proszę bardzo, może być. Nasz klient, nasz pan,
ci inwestorzy nie rozumują kategoriami liczb. Nie próbujmy ich na razie jeszcze przekonywać, że my, że nas te liczby nie dotyczą. Zróbmy dwa, trzy wielkie, gigantyczne wejścia. Pokażmy historię, jaka była parę lat temu udziałem, no nie wiem, ta druga fala, tak? Gadu, naszej klasy, Allegro, Bankiera, Many, tych biznesów, które wtedy się pojawiły. I wtedy możemy powiedzieć, oni też nie mieli liczb, to tak nie działa, wie pan, to jest inaczej. Na tym etapie nie możemy tego powiedzieć. Drugi punkt jest bardzo ważny, należy to zrozumieć. Ludzie dają wam pieniądze, fundusz, inwestorzy funduszu, nie dlatego, żeby finansować waszą innowacyjność. Powtórzę to po raz kolejny. Nie dlatego, żeby, to jest zdanie, które często słyszę od inwestorów. Nie po to na wasze fanaberie, nie na inżyniera, który mówi mi, że ciągle rozwija produkt. On daje kasę po to, żeby dzisiaj włożył 10, a jutro wyjął 100. Jednostka dowolna, chodzi mi o skalę jego oczekiwań co do wzrostu. I takimi kategoriami musicie do niego mówić. Nie inwestuj we mnie po to, żebym ja mógł rozwinąć swoją technologię. No oczywiście tak, ale dzięki temu twoje pieniądze są pomnożone. To jest najbardziej istotna rzecz. Myślę, że bardzo jest ważne to, żebyśmy właśnie zerwali z tą hermetycznością środowiska, tak? Żebyśmy zapraszali tak zwane stare pieniądze do naszej eventy. Żebyśmy próbowali im pokazywać, jak to działa, energię, która tu jest, bo ona jest prawdziwa, tak? Każdy zauważy, że halo, dzieje się coś wielkiego i to za chwilę ta fala się może wylać. Bądźcie wcześniej, bo za chwilę będziecie za to płacili dwa razy więcej. Ale nie alienujmy się, nie mówmy, że oni są niemądrzy, nie rozumieją, nie chcą nas. Jak nie chcą, to zapraszajmy ich na siłę. To jest w naszym interesie bardziej niż w ich. Wreszcie ostatnia rzecz, twórzmy realne biznesy. To nie znaczy, że mamy od razu tworzyć biznes, który w pierwszym roku generuje zysk, tak? Ale niestety w Polsce jest tak, że w Polsce, w Europie Środkowej nie ma warunków do długotrwałego finansowania nierentownych biznesów, chyba że to jest Poczta Polska czy tam Polska Kolej, tak? Ale jeżeli chodzi o startupy, to tutaj ta szansa dla was nie istnieje. Oczywiście to jest pewnie temat na inne, znacznie dłuższe rozważanie, że rodzi się pytanie, że w Polsce nigdy nie powstałby Twitter czy YouTube. Tak, nie powstał. No i co z tego? No nie powstał. No, przykro mi bardzo, nic z tym nie poradzę. I teraz ja zdaję sobie sprawę, że to, co mówię, jest takie dosyć sporym uproszczeniem dalej, nawet pół godziny niuansowanie dosyć trudne, a chciałbym, żebyście zrozumieli z tego dosłownie kilka rzeczy, które moim zdaniem są naprawdę istotne. Pamiętajcie, że ludzie z pieniędzy mają alternatywę. I opowiem wam o tej alternatywie, nie wiem, czy kto tu z państwa, nie pytam się, kto z was ma startup w takim momencie, gdy zaczyna sprzedawać, to jeszcze nie, na pewno sporo was jest, tak? Last rok nie widzę, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzicie do inwestora, inwestor ma, może zainwestować w was, powiedzmy, nie wiem, 1 milion złotych, 2 miliony złotych, na fazę ekspansji. I wy mu mówicie, i on cię was pyta, dobra, a ile z tego wyjmę? A kiedy z tego wyjmę? Oczywiście możemy stworzyć jakiś model i tak dalej, możemy powiedzieć, proszę pana, wyjmie pan wkłada dzisiaj milion, wyjmuje pan 4 za 2 lata. On mówi, dobra, super. A nie mi pan pokaże taki case, że pan już to zrobił, że to działa i tak dalej, i tak dalej. To tu będziemy pewnie wielu z nas miało problem. Natomiast jaką alternatywę ten człowiek? To jest autentyczny deal, który ja widziałem, który też był prezentowany jednemu z naszych inwestorów i on to wybrał też. Miasto 70-80 tysięcy mieszkańców, małe centrum handlowe, ale nie takie tam wielkie, tylko Tesco i 20 sklepów dookoła. Niewielka kwota inwestycji, jak na centrum handlowe oczywiście, tam 4-5 milionów złotych. I facet dostaje następujący deal. Ma działkę, która ma wszystkie pozwolenia, wszystkie jakie są możliwe na pozwolenia. Czyli nie ma tam warunków zawodowych, pozwolenie na budowę, ma pełen projekt. Uwaga, centrum jest wynajęte już. To znaczy jest ten główny najemca Tesco na umowę 10-letnią, niezrywalną. Generalnie biznes prezentuje się tak, że on musi w ciągu 7 lat ten biznes w całości spłacać. To, co on wkłada, w ciągu 7 lat ma spłacone, przy czym gwarancja tego spłacenia jest na umowach najmu, które są podpisywane przed budową centrum. Czy ja jestem ciągle zrozumiały? Tak, nie? To są podpisywane przed budową centrum, na 10 lat są niewypowiadane. I teraz on mówi sobie tak. I oczywiście ten jed, tam, ten zwrot, który on dostaje, to jest tam maksimum 10-12% rocznie. Tylko w dzisiejszych czasach, nie? Dzisiaj minister Rostowski powiedział, że należy się w Europie spodziewać wojny. Czytałem przed chwilą, tak? I że tam euro, jakieś tam drobiazgi, tylko że Grecja bankrutuje, że takie drobiazgi się dzieją. Bardzo wielu z nich mówi, to ja wolę tego wróbla w garści, to 12% na rok. Niż tą waszą srokę na dachu 30, 50, 100 razy zarobiony kapitał. I teraz
znowu powtarzam, to jest nie fair, takie jest życie, ale musimy, jak rozmawiacie, albo inaczej, jak wszyscy rozmawiamy z otoczeniem rynkowym, to musimy sobie postawić taką alternatywę, ona istnieje. Tak? Jak nie będziemy jej świadomi, no to jest dupa. Dosłownie na koniec, bo zostały mi 2 minuty, kilka złotych rad. Po pierwsze, nie czytajcie tych crunch'a, nie followujcie Gaja Kawasaki. To jest trochę oczywiście, powiedziałbym, znowu przerysowane, ale nie róbcie sobie zbytniego zamieszania w głowie, a szczególnie nie róbcie tych części dotyczących wycen, inwestycji, historii typu wczoraj podpisałem firmę, dzisiaj sprzedam ją za 1 000 000 dolarów. Zapomnijcie o tym, bo to wam zburzy, powiedziałbym, spokój i to wam zburzy sposób, w jaki możecie prowadzić interesy tutaj. Mam nadzieję, że kiedyś do tego w Polsce dojdziemy, ale jeszcze nie dziś. Za rok mogę wam powiedzieć inny wybór. Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj jest taki, jaki opowiadam. Chciałem przeprosić wszystkich blogerów za kolejną rzecz, która się pojawi. Stawiam wszystkim ci alkohol za to, co powiem, ale wytłumaczę, tak? Jeden wpis na blogu, a tylko blogera z alkohol. I to taki, który ten blog istnieje, nie został założony po mojej wypowiedzi. Jeden artykuł w Pulsie Biznesu jest wart niż 100 na blogach branżowych. Strasznie brzmi, nie krytykuję blogów branżowych, one w ogóle dzięki nim to się rozwija, broń Boże, tego tak nie odbierajcie. Tylko znowu pomyślcie, z kim się musimy tak naprawdę komunikować. My o sobie wiemy wszystko, tak? Ja sobie dzisiaj gdzieś tam napisałem, że tutaj nawet 70% użytkowników Foursquare'a w Polsce się zebrało prawdopodobnie. Tylko, że... Słucham? No nie, tam jeszcze widziałem, ktoś się w Warszawie raz zaczepało. Ale to Amerykanie na sporcie lotniczym, Amerykanie w porcie lotniczym. Ale to nie jest tak, że tacy są wszyscy, tak? Tu penetracja iPadów w tym pomieszczeniu wynosi sporo powyżej średniej polskiej, tak? I tak dalej, i tak dalej. Bo pamiętajcie, że ten pokój nie jest całym światem. Pamiętajcie, że wy musicie mówić do ludzi, którzy nie rozumieją. Którzy uważają, że są innowatorami, bo kupili sobie iPada. Tak? Znaczy to jest ten case, tak? To proszę was, zwracajcie na to uwagę. A propos tego polecam, żebyśmy wszyscy czytali tą książkę, bo jest fantastyczna. Crossing the Chasm, czyli po polsku przeskoczyć otchłań. To jest książka, która jest może mało, ona jest popularna, jak ona nie jest popularna, ale ona generalnie mówi to, co my musimy zrobić, że jest stosunkowo łatwo w produktach innowacyjnych, technologicznych dotrzeć do, tutaj akurat nie jestem wielkim fachowcem, ale wiadomo, że konsumenci, jeżeli chodzi o swój sposób absorpcji innowacji, dzieją się na kilka grup, tam macie innowatorów, early adopterów, mówiąc po polsku, potem tych tam, ale jeżeli chodzi o liczbę, to prawdziwe konfitury są dopiero na tych późniejszych fazach. Tak? Czyli dużo pieniądze zarabia się wtedy, kiedy nasza mama jest na naszej klasie, mówiąc wprost, na Facebooku, a nie wtedy, kiedy my jesteśmy na Foursquare, prawda? Bo to jest to crossing the chasm. To znaczy, mówię, Facebook, myślę, wytłumaczę, Facebook w skali światowej nigdy nie przekroczył tej... O nie, ja mam jeszcze pół minuty. Facebook w skali światowej nigdy nie przekroczył tego właśnie magicznego pola, że on wyszedł poza branżowe konferencje. Przeczytajcie tą książkę, myślcie o waszych biznesach, żeby przekraczać branżę. Jest stosunkowo łatwo dotrzeć do geeków, stosunkowo łatwo dotrzeć do innowatorów. Im nie trzeba niczego wciskać, oni sami to biorą, bo wtedy jesteśmy tacy tam modni, jak mamy nową rzecz i tam gdzieś tam mamy coś nowego. To my chcemy dostawać nowości, a nie nowości co nas. Problem, żeby dotarli do tych, którzy mają nasze nowości, słowo hasz dzisiejszego spotkania, które mają w dupie nasze nowości i do tych musimy dotrzeć. Tak? To jest tak naprawdę klucz naszego sukcesu. Myśmy o tym nie zapominali.